Teraz okej. Dobra, to jeszcze raz witam wszystkich na mojej prezentacji. Ja nazywam się Michał Pipa, jestem programistą i równocześnie prowadzę szkolenia z Symfony i z PHP w mojej firmie, nazywa się Iteo. My robimy aplikacje mobilne, iOS, Android, to będzie właśnie też istotne dla tej prezentacji. Jestem zwolennikiem open source, używam Symfony. Też jestem jednym z założycieli Śląskiej Grupy Użytkowników PHP, o czym już dzisiaj mówiliśmy, że będziemy się łączyć w większą grupę. Też jestem aktywny w polskiej społeczności Symfony. No tak, i od niedawna mam Twittera. Okej. Spodobał mi się slajd Mariusza, miał trójkę, a ja mam dwójkę. To jest moja druga prezentacja na PHPCon. W zeszłym roku miałem o kompozerze. No, a w tym roku do tej dwójki nawiązując, to właśnie w ten sposób. Okej. To do rzeczy. Ta prezentacja będzie o web serwisach. Właściwie to o webie. Ostatnio widziałem takie dobre porównanie, to nie jest moje, ale to z innego prelegenta, z innej konferencji. Jaka jest największa aplikacja webowa, jaką znacie? Możecie podać jakieś przykłady? Facebook? A jakieś inne? Drup. A tego nie przewidziałem. No dobra, to druga po Drupalu. To jest sam web, prawda? Czyli sieć web jako całość. To tak zostało wymyślone, że po prostu jakby kolejne serwisy to są tak jakby kolejne nody całej tej architektury. I to tak działa, dostawiamy jakąś taką, dostawiamy nowego noda, ale wszystko dalej fajnie działa, wszystko się ze sobą integruje i to jest właśnie web, tak? I web się zmienia. Na początku, prawda, to był taki statyczny HTML, później się zaczęło robić ciekawiej, różne aplikacje, ale właściwie web dzisiaj to nie jest tylko HTML. Ten cały zestaw protokołów, czyli URL-e i HTTP, służy nam też do budowania web serwisów. To jest, technologia jest prawie ta sama, tylko że no, zazwyczaj format danych jest inny. Używamy JSON-a albo XML-a. I to jest to, dlaczego web jest fajny. Możemy weba używać do wielu rzeczy, tak? Do stron i aplikacji, ale również do wymiany danych pomiędzy aplikacjami. I za to wszyscy lubimy web, no i też, prawda, PHP na tym zyskuje, ponieważ no, PHP jest największym językiem webowym i właściwie podejrzewam, że wszyscy używamy PHP do tworzenia jednak aplikacji webowych, a nie czego innego. I tutaj się nam właśnie pojawia pewien problem. Jak już dochodzimy do web serwisów, no to potrzebujemy też je jakoś zabezpieczać. I do tego nam właśnie będzie służył OAuth, dwójka. To jest tak naprawdę framework do autoryzacji. O tym więcej może za chwilę. To znaczy OAuth został wydany w zeszłym roku jako standard, w październiku 2012 roku. To znaczy, to była na początku taka inicjatywa społecznościowa, bo był najpierw OAuth 1 i on był fajnie pomyślany, ale to był właśnie taki przykład na coś, co się mówi overengineering, czyli no, on jest strasznie skomplikowany, tam są straszne cuda wymyślone po to, żeby zabezpieczyć wymianę tokenów pomiędzy serwisami. I to sprawiało problemy i w implementacji, i później w używaniu tego. A tak naprawdę, no to w OAuthie dwójce pomyślano, że no po co stosować zaawansowaną kryptografię, żeby wymieniać tokeny, weźmy SSL-a. I cała tamta część została wyrzucona i zastąpiono to SSL-em. Czymś, co jest prostsze, bo to jest zdefiniowane jakby poza OAuthem. No i w tym momencie ten protokół jest dużo prostszy. Jest fajny, jest naprawdę prosty i to będę próbował pokazać. Okej.
To na początku była taka inicjatywa społecznościowa. W zasadzie wiele serwisów sieciowych zaczęło już implementować OAuth-a. Ale później właśnie stwierdzono, że jednak przydałby się standard, czyli RFC. No i były prace nad tym RFC, one się trochę ciągnęły, jak zawsze. I trochę to było tak, że jak zgłoszono się z tym, jak powstał komitet i tak dalej, nagle się okazało, że duże korporacje no, zaczęły tam mieszać w tym. I ostatnie rewizje, bo te kolejne wersje tego draftu miały swoje kolejne rewizje, no ostatnie rewizje były naprawdę ciekawe, tak od 30 mniej więcej. One polegały głównie na tym, że kolejni autorzy wycofywali swoje nazwiska. Nie chcieli się pod tym podpisać. Został jeden gość z Microsoftu. I on nie był z tych oryginalnych autorów, tylko jeżeli się dobrze orientuję w tym. To taki trochę joke, ale no można poczytać na sieci, dlaczego oni się wycofali. Nie będziemy tutaj wchodzić w te flamy, coś w tym jest. Generalnie to miał być prosty protokół, a zrobił się z tego framework. I czyli jest możliwość na jakieś dowolne rozszerzenia, a to prowadzi do tego, że można zrobić to niezgodnie, tak? I można jeszcze zrobić swoje własnościowe rozszerzenie, nie udostępnić nikomu kodu i tak to później działa, nic się nie może podłączyć. Ale jeszcze tak nie jest, więc nie jest tak źle. Jak to się robiło w dawnych czasach? Przypominam, że mówimy o zabezpieczeniu API, tak? Teraz są modne API restowe. No i to świetnie chodzi w parze. Czyli mamy nasze API restowe, no i nie chcemy, żeby wszyscy mogli z niego pobierać dane, bądź też tworzyć jakieś zasoby. No to zabezpieczymy, musimy to zabezpieczyć. No to najprostszy sposób to jest basic, authorization basic. To wszyscy znamy i to po prostu polega na tym, że tutaj jest, jak widać, nazwa użytkownika i hasło. To jest w Base64, także nie jest żadne szyfrowanie ani nic, tylko takie trochę zaciemnione. I teraz, jeżeli ktoś tego używa do swoich web serwisów i jeżeli nie ma z tym problemu, to jest jak najbardziej OK. To można sobie tego używać i przy tym zostać. I nie ma z tym żadnych problemów, tak? OAuth rozwiązuje pewne problemy z hasłami, ale no, ta wersja cały czas działa. Oczywiście to będzie mniej więcej tak, że z każdym requestem HTTP będzie się obywało uwierzytelnianie na serwerze i tak dalej. No bo mówimy tutaj raczej o reście, który jest z definicji bezstanowy, więc tam po prostu za każdym razem użytkownik będzie uwierzytelniany. Okay? Ale to są problemy z tym. I one są dość spore. Po pierwsze, aplikacje, które korzystają z naszego API, jeżeli my na przykład dajemy im dostęp do naszych danych, dajmy na to na Facebooku, no to one muszą przechowywać to hasło w postaci jawnej, żeby móc je wysyłać cały czas do tamtego serwisu. No wszyscy wiemy, że trzymanie hasła w postaci jawnej to nie jest dobra rzecz. Już nieraz nie jeden się na tym przejechał. Kolejna rzecz, która jest niedobra w tym wszystkim, to jest to, że serwery muszą cały czas wspierać właśnie ten typ uwierzytelniania, czyli hasło. Czyli jakby sami się cały czas napędzamy, używamy tego, serwery muszą to wspierać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i nigdy z tego nie wyjdziemy. Mimo, że to ma duże słabości i one są ewidentne. Kolejna rzecz, jeżeli mamy jakąś tą właśnie aplikację, taką fajną, która potrzebuje naszych danych z Facebooka, to jeżeli podamy im nasze hasło do Facebooka, to oni teraz mają dostęp do wszystkiego, co my mamy na Facebooku, taki sam jak my. A może tak nie chcemy, tak? Może nie chcemy, żeby ta aplikacja miała dostęp do wszystkiego. Tego się nie da zrobić na hasła. Daliśmy hasło, mają dostęp do wszystkiego. Teraz załóżmy, że no, już nie chcemy im dawać dostępu, ale jeżeli oni nie przewidzieli takiej możliwości w swojej aplikacji, żeby jakoś wycofać ten dostęp do Facebooka, czyli oni zapamiętali to hasło i nie pozwalają nam, nie mamy przycisku jakby skasuj to hasło na tej aplikacji, to w tym momencie co możemy zrobić, żeby im odebrać dostęp, jak już nie jesteśmy zadowoleni z tej usługi? Zmień hasło. I w tym momencie sami musimy zacząć używać nowego hasła, no a ponieważ jeszcze jesteśmy w tym świecie haseł i jeszcze kilka innych aplikacji używa z naszego konta na Facebooku, to musimy też zmienić to wszędzie tam. No gdzieś zapomnimy i tak dalej, to nie będzie działać. Duży problem.
Już nie mówię o tym, że oczywiście pewnie używamy tego samego hasła też na Gmailu, tak? I tak dalej. Także dajemy w sumie im dostęp nie tylko do tego Facebooka zazwyczaj pewnie, ale do wszystkiego w ogóle. No i no właśnie, że jeżeli ta aplikacja zostanie jakoś zhakowana i te hasła wypłyną, no to właśnie to, o czym mówimy, tak? To ktoś zobaczy te hasła i będzie później próbował nam wchodzić na inne serwisy. To nie jest dobre. To jest dużo słabości. To oczywiście da się jakoś tam rozwiązać zarządzanie z tymi hasłami, ale no nie o to chodzi. Szczególnie, że wiemy, że ludzie tak nie robią, tak? I były nieraz takie aplikacje, które prosiły o hasła i ludzie po prostu wpisywali, tak, hasło swoje do Gmaila. No to ja bym tak nie zrobił nigdy. Właśnie OAuth jest rozwiązaniem tego problemu. Właściwie tak naprawdę to jest rozwiązanie tych problemów, nic więcej, tak? On nie poprawi jakoś naszego API ani nic takiego, tylko to rozwiązuje ten problem haseł po prostu. W zgrabny sposób. Bo on używa tokenów dostępowych, oczywiście będziemy o tym mówili później, ale to nie są hasła. Token nie jest hasłem. Czy jak ja mam token, nie znam hasła. Najważniejsza rzecz. Wprowadza kolejną warstwę autoryzacji. Też będziemy o tym mówić za chwilę. No i tutaj separuje rolę klienta od właściciela tych zasobów. Właścicielem zasobów jest, powiedzmy, taki użytkownik końcowy. To są jego zasoby na Facebooku i on by chciał nimi zarządzać. A klient w rozumieniu OAuth to jest właśnie taka, jak się mówi, third party app, czyli jakaś aplikacja, która chce korzystać z naszych danych na Facebooku. To jest klient w rozumieniu OAuth-a. I OAuth separuje te dwie role, ponieważ użytkownik ma swoje hasło i ma pełną kontrolę nad zasobami na Facebooku, a ta aplikacja właśnie trzecia, ona ma tylko token i to jest co innego niż hasło. Te dwie role zostały rozdzielone. Gdybyśmy używali haseł po prostu i podali im hasło, no to te dwie role są właściwie takie same. I oni mają hasło i my mamy hasło, no to niczym się nie różnimy. Jak oni nam zaczną kasować jakieś rzeczy albo nam zmienią to hasło, no to teraz to jest ich konto, a nie nasze. Tak? I właśnie jest coś takiego jak scope i scope to definiuje nam właśnie dostęp do zasobów, czyli które zasoby są, które zasoby chcemy udostępnić tej trzeciej aplikacji. OK. I użytkownik może odwołać dostęp do, znaczy dostęp tej trzeciej aplikacji do swoich zasobów. Ja już podaję przykład Facebooka, bo to jest taki najbardziej oczywisty, powiedzmy. Do tego też jeszcze wrócimy. OK. Kto tego w ogóle używa? No, żebyśmy... A to nie było akurat pytanie do ciebie, Karol. Tylko w ogóle tak, kto tego używa, tak? Facebook, GitHub, LinkedIn, Twitter, Karol i jeszcze wielu innych. Czyli... Oczywiście, że Drupal używa, przecież mieliśmy to na początku. Więc... staje się to standardem używanym przez wszystkich bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo dzięki temu jest łatwiej, bo to są standardy. OK, to przejdziemy sobie teraz do omówienia, do takiego omówienia po prostu właściwie najważniejszych pojęć w OAuth. To są definicje dokładnie tak samo jak w RFC. Tak, role. Mamy takie role. Klient to jest aplikacja, która ma dostęp do naszych zasobów, dokładnie, która ma dostęp do naszych zasobów gdzieś tam na jakimś serwisie. Czyli na przykład jakiś agregator mediów społecznościowych, który pobiera z Facebooka i z Twittera nasze jakieś tam feedy. Właściciel zasobów, no to jest ten końcowy użytkownik, czyli to są jego zasoby, jego feedy, jego zdjęcia i tak dalej. Serwer zasobów, serwer, który je udostępnia, tak? Facebook po prostu w tym momencie. Facebook gra rolę serwera zasobów, czyli mamy jakby Facebooka, użytkownika i ten agregator. To powinno być jasne. Jest jeszcze taka czwarta rola, która może być oddzielona, czyli serwer autoryzacji. To będzie też wynikało na następnych slajdach, że to może być rozdzielone. Czyli to jest taki serwer, który tak naprawdę autoryzuje użytkownika
Zazwyczaj to jest po prostu Facebook, ale, ale to mogłoby być co innego. I wyobraźmy sobie, że po prostu Facebook ma jakiś osobny serwis, który obsługuje tylko i wyłącznie logowania użytkowników. Na takiej zasadzie. I to, to w zasadzie mógłby nie być Facebook, gdyby Facebook korzystał jeszcze z czegoś innego, ale no, znaczy to, to jest to samo. OK, szybko, teraz już mówimy o kliencie. I klient, czyli ten agregator mediów na przykład. No to są dwa typy klientów, jakby zaufany i publiczny. To się różni czymś takim, że właśnie jakby zaufanemu możemy jednak powierzyć nasze hasło. To się czasami przydaje, jednak, znaczy możemy mu to hasło podać, a taki publiczny nie możemy. Też z przyczyn technicznych czasami, że nie ma możliwości, żeby to hasło było gdzieś schowane. To do tego przejdziemy za chwilę. A to są w sumie takie typy aplikacji z myślą, o których OAuth był stworzony. Czyli przede wszystkim aplikacje webowe. Aplikacje webowe, ale działające po stronie klienta. No chodzi, wiadomo, o JavaScript. I w sumie też natywne aplikacje, one też mogą z tego korzystać. Aczkolwiek tu się pojawiają pewne problemy. O tym będziemy mówić. OK. I teraz jeszcze klient ma coś takiego, jak swoje własne kredenszale, czyli jakby nazwę klienta, client ID i no zamiast hasła jest po prostu taki ciąg secret, czyli klient, czyli jakaś aplikacja. Wróćmy do naszego przykładu, mamy Facebooka, jest gdzieś Facebook i my teraz zrobiliśmy aplikację, jakiś agregator i chcielibyśmy teraz korzystać, żeby nasi użytkownicy mogli korzystać z Facebooka. Co musimy zrobić? Zarejestrować naszą aplikację klienta na Facebooku. Wchodzimy na Facebook, mamy tam taki formularz, wypełniamy go sobie, że jak się nazywa nasza aplikacja, podajemy jakieś URL-e, takie rzeczy. Zatwierdzamy to i w tym momencie Facebook dla nas generuje te dwie dane. To jest bardzo istotne, ponieważ Facebook ma, jeżeli będziemy robili coś nie tak, Facebook ma w tym momencie możliwość, bo teraz gdyby użytkownicy nam po prostu podawali hasło i my byśmy za nich robili coś brzydkiego na tym Facebooku, to Facebook musiałby ich zablokować, bo nie miałby możliwości, bo tutaj te role by nie były rozgraniczone. Musiałby ich zablokować i koniec. I oni byliby ukarani przez to, że skorzystali z naszego serwisu. Teraz, jeżeli jest coś takiego, to teraz my się odwołujemy do Facebooka w ich imieniu, ale to jednak jesteśmy my. I teraz Facebook nie musi blokować ich, tylko Facebook może zablokować po prostu tego klienta. W tym momencie ten klient przestaje działać, ale ci użytkownicy jakby no, mogą sobie dalej korzystać. Ich konta nie zostały zablokowane, tylko nasza aplikacja. No to tak działa po prostu. To jest też dobre. Kolejny poziom jakby pośredni. Zakres. Zakres to jest właśnie kolejna rzecz, którą nam daje OAuth, które nie ma w hasłach. Jak dajemy hasło, no to mamy dostęp do, to ta trzecia aplikacja ma dostęp do wszystkiego. A tutaj są zakresy. Ale zakresy, no na Facebooku jest ich bardzo dużo. To są do, nie wiem, do czytania e-maila, ale tak dalej, do postowania, do tam przeglądania historii, znajomych i tak dalej. To jest wszystko osobne. A na przykład na GitHubie te zakresy są stosunkowo proste. Jest odczyt repozytoriów do odczytu, do zapisu. Są tam jeszcze jakieś dwa. No, ale to nie pamiętam ich dokładnie, ale chodzi o to, że jak aplikacja, jeżeli na przykład mamy aplikację, to my teraz możemy powiedzieć, że my potrzebujemy dostępu do repozytoriów tylko do odczytu. Teraz nasz użytkownik, on się musi zgodzić, żeby dać nam dostęp dla repozytoriów tylko do odczytu. On nam prędzej da dostęp taki ograniczony, bo jeżeli my poprosimy o dostęp do zapisu, a z opisu naszej aplikacji wynika, że ona nic nie będzie z repozytoriami robić, no to będzie to podejrzane, tak? Po co nam dostęp do zapisu, jeżeli my mówimy, że w zasadzie my będziemy mu tylko wyświetlać listę repozytoriów. Więc to jest bardzo fajne, że możemy sobie regulować ten dostęp, tak? Teraz taka... Ja teraz lansuję nową modę, ASCII Art. Jest jeden gość, co puszcza nagrane filmiki, ale moim zdaniem to już wyszło z mody, teraz modne musi być ASCII Art. I o co chodzi? Znaczy to jest taki bardzo ogólny diagram, bardzo ogólny, ale nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś straszne szczegóły. Natomiast ten przebieg sobie jeszcze pokrótce, po szybku omówimy, więc to jest taki wykres, który nam powinien w ogóle powiedzieć, jak to wszystko się odbywa. Czyli na początku jest coś takiego jak
Authorization Grant. Authorization Grant to jest coś, co pozwala nam zdobyć access token. W sensie, żeby zdobyć access token do danych użytkownika na Facebooku, to musimy zazwyczaj dostać jakieś zezwolenie, żeby uzyskać ten access token. To może być też hasło czasami, to ma sens w niektórych przypadkach, ale najczęściej to jest właśnie taki jeszcze inny token. On się nazywa Authorization Grant. O tym sobie zaraz powiemy. Czyli na początku to wygląda tak, weźmy sobie ten, bo tutaj mamy cztery różne możliwości, jak to się ma odbywać, ale weźmy sobie tą pierwszą, najpopularniejszą, aplikację webową. Czyli użytkownik wchodzi na naszą aplikację, na nasz agregator i mówi, i teraz, no dobra, no to pozwól, aplikacja mówi, pozwól pobierać swoje feedy z Facebooka. Klika, przechodzi na Facebooka, Facebook mówi, ten agregator chce mieć dostęp do twoich feedów, czy się zgadzasz? Tak, zgadza się. No to z powrotem Facebook generuje taki specjalny właśnie authorization grant i on robi redirect użytkownika z powrotem naszej aplikacji, naszego agregatora. W tym momencie my mamy ten authorization grant, ale to jeszcze nie jest access token. My go później w drugim kroku, czyli resource owner nam zazwyczaj za pośrednictwem tamtej serwera, resource jakoś, czy authorization serwera, udostępnia nam ten authorization grant. A czasami on można po prostu dać hasło. Tak też może być. Ale nawet tutaj, jak on nam da hasło, to przy OAuthie on jest tak w lepszej sytuacji, niż jakby po prostu była tylko autoryzacja po hasłach. I teraz, uwierzytelnianie po hasłach. I teraz my zamieniamy to na token w jakiś tam sposób, o tym też zaraz powiemy. Czyli dostajemy od niego coś, albo jeszcze jeden token, albo hasło. Zamieniamy to teraz na token i teraz możemy używać tego tokena, żeby jakieś zasoby uzyskiwać. Czyli na przykład odpytujemy Facebooka o feedy razem z tym access tokenem i dostajemy je. Jeżeli już odpytamy Facebooka o feedy innego użytkownika, ale podamy access token naszego użytkownika, to nie zadziała. Facebook nam powie, że no nie mamy dostępu dla tego innego użytkownika, tylko dla tego, który nam dał dostęp, prawda? Dość naturalne. A teraz to powiemy troszeczkę bardziej w szczegółach. Znaczy, to nie jest trudne i to jest w sumie taka esencja, jak tego używać. Tak? Czyli właśnie ten authorization grant to jest coś, co nam daje właściciel zasobów, żebyśmy to mogli zamienić na access token. Podkreślam, to nie jest access token, to może być hasło albo kolejny rodzaj tokena. I tutaj mamy cztery sposoby na zrobienie tego. Najpopularniejszy sposób, jeżeli robicie aplikacje webowe, będziecie korzystali praktycznie tylko z tego i to wam wystarczy. OK, z drugiego może też. Czyli to jest dokładnie to, co powiedziałem. Resource owner jest przekierowany redirectem na tamten serwer i tamten serwer nam zwraca token. I to są szczegóły techniczne. Mam nadzieję, że to widać jakoś. Czyli co my robimy? Jesteśmy teraz na naszej aplikacji agregatora i przekierowujemy użytkownika na adres, który nam podał Facebook i tutaj podajemy, co jest ważne, podajemy nasz client ID, czyli ID naszej aplikacji. Mówimy, że to jest dla naszej aplikacji. OK, state jest nieważny, redirect URI. Kolejny parametr to jest coś takiego URL, pod który on ma później wrócić, który nasza aplikacja obsługuje, żeby odebrać kod. OK? Coś takiego go przekierowujemy. Teraz, jeżeli on na Facebooku jest zalogowany, to on od razu dostanie pytanie, czy daje nam dostęp. Jeżeli on nie jest zalogowany na Facebooku, musi się najpierw zalogować, a później dostanie to pytanie, czy daje nam dostęp. Jeżeli on się zgodzi, to Facebook oczywiście przekieruje go z powrotem na ten adres, który podaliśmy w poprzednim kroku, redirect URI, na ten adres i zostanie przekierowany z powrotem naszej aplikacji, ale proszę zobaczyć, mamy w tym miejscu w URL-u parametr code. To jest nasz authorization grant. To jest coś, co wygenerował Facebook i co możemy zamienić później na access token. To
ten state jest w sumie mało taki istotny, to jest do rozróżnienia jakby kolejnych sesji. To się zazwyczaj nie jest to takie konieczne. Ale to jest istotne, o to właśnie chodziło. Teraz dostaliśmy kod, który możemy zamienić na access token. Tak? To był pierwszy request z naszego wykresu. Teraz dostaliśmy ten kod, nasz authorization grant i zamieniamy go na access token, czyli to, co naprawdę nam daje dostęp do zasobów. O access tokenie powiemy sobie za chwilę, ale... czyli jeszcze raz, odwołujemy się do Facebooka, ale tym razem jakby z backendu. Czyli to już nie jest coś, co użytkownika przekierowuje, ale robimy to w tle. Po prostu wysyłamy żądanie post i tutaj autoryzujemy się znowu naszymi danymi klienta, czyli client ID, client secret. I podajemy typ właśnie, jeden z czterech typów, czyli authorization code i podajemy ten nasz kod, który otrzymaliśmy. Jeżeli podawaliśmy redirect URI, musimy go tutaj jeszcze raz podać. Taka jest specyfikacja, po prostu tak to musimy zrobić. Czyli wysyłamy teraz ten kod, który dostaliśmy w poprzednim kroku i dostajemy w odpowiedzi JSON-a z access tokenem. Troszeczkę wyprzedzając może prezentację, access token ma czas ważności. I tutaj mamy podane, kiedy on wygasa. I dostajemy też refresh token, o tym sobie powiemy później. Ale w każdym razie uzyskaliśmy to, co chcieliśmy, access token. Mamy access token, ten token daje nam dostęp do jego zasobów. Nie znamy jego hasła, ale mamy token, który nas upoważnia do dostępu do jego zasobów. To był pierwszy sposób na uzyskanie access tokena. Jest problem z tym w aplikacjach JavaScriptowych. Nie możemy zrobić drugiego kroku za bardzo, tak sensownie, bo nie możemy się tak za bardzo w tle odwołać. Dlatego bardzo wygodny jest ten sposób. On jest uproszczony. On zazwyczaj używany jest właśnie w JavaScriptie, po to został wymyślony. Znowu przekierowujemy użytkownika na naszego Facebooka, ale to jest inny typ, tego żądania. To jest inny string. Oczywiście podajemy client ID. Client ID to nie jest nic tajnego. Secret jest tajny. Secreta nie możemy nikomu podawać. Nie powiedziałem tego może wprost, ale jak żądaliśmy tutaj request, to tutaj przesyłamy secret. Tak, tutaj, w tym miejscu. Tylko tak nie widać jawnie, ale tutaj jest client ID i client secret. Ponieważ to się dzieje w tle, to nikt nie widzi tego żądania. On jeszcze idzie w SSL-u, więc jak ktoś podsłucha, to też nie ma do tego dostępu. Wiadomo, z wyjątkiem NSA. No, ale tak to wygląda. Czyli to jest bezpieczne. Tutaj możemy nasz secret podawać. Tu nie możemy w tym typie, no bo to jest JavaScript. No, wszyscy by to widzieli, ten nasz secret. Dlatego my podajemy tutaj tylko client ID i podajemy też redirect URI, czyli na co ten użytkownik ma być przekierowany z powrotem. Teraz Facebook przekierowuje tego użytkownika znowu. Ja mówię Facebook, ale wiadomo, tak? Chodzi o dowolną aplikację tam typu resource server, która on nas przekierowuje z powrotem do naszego agregatora i on przekazuje nam od razu access token. Nie jakiś pośredni kod, który później zamienimy na access token, ale od razu w jednym kroku dostajemy access token. I tutaj jest też, tu jest sam access token i kiedy on wygasa, czas wygasania. I co jest ważną rzeczą w tym typie? To wszystko jest przekazywane jako element URI, który jest nazywany fragment. Ta część URL-a nie dociera w ogóle do serwera. Ona jest obsługiwana całkowicie po stronie przeglądarki. Czyli ten access token na przykład nie zostanie nigdzie zalogowany. Po prostu. To JavaScript ma do niego dostęp, ale nie nasz serwer. I o to chodzi. Czyli JavaScript może ten access token odczytać i sobie dalej na nim operować. Oczywiście, no wiadomo, to sobie później musimy jakoś rozwiązać, no ale... A to jest sposób na zrobienie tego w JavaScriptie. OK? Czyli to były już dwa typy dla aplikacji webowych. Albo mamy jakiś backend,
który może zrobić sobie w tle żądanie, albo mamy tylko aplikację JavaScriptową i robimy to tak, uproszczony tryb. Teraz powiem o dwóch innych typach uzyskiwania access tokena. I tutaj jakby zamieniamy nazwę użytkownika i hasło na access token. Czyli teraz nasza aplikacja third party ma tą nazwę użytkownika i hasło. Więc przydałoby się, żeby to był ten typ aplikacji zaufana. Ale takie coś się robi, na przykład w aplikacjach mobilnych albo desktopowych, gdzie po prostu, dajmy na to, że Facebook zrobił aplikację swoją mobilną. Więc tam jest okienko do logowania, username i password. Ale to jest Facebook, to jest aplikacja od Facebooka. Oni już i tak znają nasze hasło. Więc możemy im podawać to hasło, bo oni to, że oni je uzyskają, no to nie jest nic nowego dla nich. Ale dalej w tym przypadku warto używać OAuth'a, bo teraz w żądaniu, teraz od razu robimy żądanie post i wysyłamy, tutaj idzie client ID i client secret, już tradycyjnie, nagłówku authorization basic, to jest cały czas authorization basic, czyli zwykły basic, a tutaj idzie nazwa użytkownika i jego hasło. Ale o co chodzi? To jest wysłane do serwera, ale z powrotem dostajemy access token. Czyli nasza aplikacja, żeby działać, nie musi używać hasła i nazwy użytkownika, tylko już później używa access tokena, co jest bezpieczniejsze w przechowywaniu. Ta aplikacja po prostu przechowuje access token. I dalej ten użytkownik ma jakąś kontrolę nad scope'ami i może to odwołać. Czyli dalej ma wszystkie zalety jakby OAuth'a, a może w przypadku podać hasło. Akurat my w firmie używamy tego też do naszych aplikacji mobilnych. Nasze aplikacje mobilne zazwyczaj się uwierzytelniają w ten sposób. W odpowiedzi dostajemy tego samego JSON-a z tokenem, który był wcześniej. Po prostu dostajemy tokena. W odpowiedzi w tym żądaniu. Też jedno żądanie. No i czwarta możliwość. Czasami przydatna. Tutaj dostajemy token, ale dla naszej aplikacji klienckiej, czyli jakby dla całej naszej aplikacji klienckiej, nie dla konkretnego użytkownika. Czyli tego się używa, kiedy klient, aplikacja kliencka działa w swoim własnym imieniu. Przykład, załóżmy, że, jak już się trzymam tego Facebooka, że oni sobie zrobili aplikację mobilną, administracyjną. Trochę głupie, ale no dobra, mają. I tam mają dostęp do wszystkich użytkowników. Chodzi o to, żeby mieć dostęp do wszystkich użytkowników, na przykład. Jestem super adminem, mam dostęp do wszystkiego. To nie będę się logował na jakąś konkretną osobę, tylko ja potrzebuję się zalogować, ale jako klient. To jest ta aplikacja, ale nie jakiś konkretny użytkownik. I tutaj w tym żądaniu się podaje właśnie tylko authorization basic i client ID i client secret. A tutaj idzie tylko ten typ, że to jest client credentials. OK. No. Jeszcze byłby piąty sposób NSA, tak po prostu. Tam włączają laptopa i mają. OK. I to było wszystko. To są cztery sposoby na uzyskanie access tokena. Dwa pierwsze będą używane w aplikacjach webowych, czyli tego będzie najczęściej używać najprawdopodobniej. Do wielu serwisów są już gotowe biblioteki, w PHP, w JavaScriptie i tak dalej. Facebook udostępnia cały zestaw tego, do mobilnych też. Ale teraz access token. Powiemy sobie coś więcej o access tokenie. I no, to właśnie służy do odwoływania się do zabezpieczonych zasobów użytkownika. To jest jakiś string po prostu i on ma przepisane do siebie jakieś scope'y i właśnie czas trwania. I to już jest bardzo proste. Jak już mamy ten access token, on jest ważny przez jakiś czas, albo czasami w nieskończenie długo, zależy na ile nam wystawiają ten access token, to wtedy po prostu musimy dodać tylko jedną rzecz. Specjalnie mam w tym slajdzie akurat tak curla, bo to jest bardzo proste. Dodajemy jeden nagłówek, to dowolnie w czym? W każdym kliencie HTTP jeden nagłówek, authorization. Proszę zobaczyć, że się tylko różni tutaj. Tam jest basic, a tu jest bearer. To jest inny typ po prostu tokena i tutaj leci ten access token. Ja go skróciłem, on u mnie normalnie jest długi, tak 3-4 razy dłuższy, ale po prostu na slajdzie się nie mieścił.
No i odwołujemy się do jakiegoś zasobu po prostu. Teraz dostaniemy odpowiedź, jeżeli mamy do tego dostęp. Okay. Refresh token to jest coś takiego, że jak nam wygasa już access token, to w tym momencie możemy użyć refresh tokena. My tego refresh tokena dostaliśmy poprzednio z access tokenem. On ma czas życia oczywiście wiele dłuższy niż access token. Tam, gdzie ja używam w tej bibliotece, to on wystawia access tokena na godzinę, a refresh tokena na 2 tygodnie. Czyli jeżeli się już kończy ważność access tokena, to w tym momencie ja mogę użyć refresh tokena, żeby uzyskać nowy access token. Czyli użytkownik nie musi się ponownie logować, podawać użytkownika, swojej nazwy użytkownika i hasła, tylko możemy używać refresh tokena. Oczywiście dopóki nie jest ważny. I to wygląda tak, to jest praktycznie ten sam jakby slajd, tylko teraz jest ta sytuacja pokazana, że wysyłamy ten authorization grant, dostajemy access token razem z refresh tokenem i teraz odwołujemy się do zasobów użytkownika używając access tokena i dostajemy ten zasób chroniony. Ale odwołujemy się jeszcze raz, ale ten access token już wygasł. Dostajemy błąd. Twój token jest już nieważny. Co robimy? Wysyłamy refresh token w specjalnym żądaniu i dostajemy z powrotem nowy access token i nowy refresh token. No i tak się możemy bawić. Oczywiście refresh token może wygasnąć. W tym momencie nie mamy już możliwości wygenerowania tego sami. Co robimy? Wyświetlamy z powrotem albo odsyłamy użytkownika jeszcze raz przez tego Facebooka, bądź jeżeli używamy tej trzeciej formy, to prosimy go o hasło. W ten sposób. OK. Jeszcze jedną rzecz chciałem tu powiedzieć. Aha, jest coś takiego, że tak naprawdę zalecane jest, żeby nie czekać na to, aż, bo my znamy czas ważności access tokena. My wiemy, że on wygaśnie za godzinę. Jak już minęła godzina, to my tak naprawdę wiemy, że to żądanie się nie uda, że będzie error. To możemy sobie zaoszczędzić na jednym requestie HTTP i zamiast wysyłać żądanie, które wiemy, że zwróci błąd, to po prostu od razu już wysłać refresh token i uzyskać z powrotem nowy access token, tak? To jest zalecana praktyka. Żeby sobie troszeczkę wcześniej pobrać już ten access token, jak wiedzieć, że on zaraz wygaśnie. Po co generować błędy, robić dodatkowe żądania. OK? To było wszystko na temat OAuth-a. Jest naprawdę prosty. To wszystko wystarcza już. I mamy super zabezpieczenie z tymi wszystkimi cechami, o których mówiliśmy. Teraz szybko tylko chciałem powiedzieć o... Mamy jeszcze tak trochę czasu. To... A ten przypadek jest troszeczkę taki bardziej skomplikowany. To jest rzeczy wzięte. Mamy aplikację mobilną. To są wymagania klienta. Mamy aplikację mobilną iOS, ale będzie chciał kiedyś Androida. Będzie też chciał, żeby z naszego backendu kiedyś zaczęły korzystać jakieś jeszcze inne aplikacje, dowolnie jakie. To już nam sugeruje użycie OAuth-a, który nam prawda, obsłuży te przypadki. Oczywiście to ma backend, bo skupmy się na tym, że tam w tej aplikacji są użytkownicy, tak? Że użytkownik ma aplikację mobilną, ściąga ją sobie i musi sobie założyć konto użytkownika. To konto nie jest przechowywane oczywiście na komórce lokalnie, tylko tworzone jest na serwerze. No, jak będzie miał inną komórkę iOS-ową albo Androidową, no to wiadomo, te konta nie są lokalnie przechowywane, tylko na serwerze. Proste. I do tego używamy API restowego, zrobionego w PHP i Symfony, w sumie szczegół. Podałem też nazwę pluginu do Symfony, którego używam, FOSS AUF Server Bundle, do zrobienia serwera AUF, ale to ma też bibliotekę jakby PHP-ową, więc tego można używać i bez Symfony. I teraz wszystkie dane są oczywiście pobierane z API i teraz najważniejsze wymaganie, które miał klient. Użytkownicy mogą się rejestrować i logować używając Facebooka i LinkedIna. Czyli jeżeli on ma już konto na Facebooku albo LinkedInie, no to on nie chce tworzyć sobie kolejnego konta. Znaczy on je tak jakby utworzy, ale on je musi w mojej aplikacji utworzyć, bo moja aplikacja potrzebuje konta, ale chodzi o to, żeby nie musiał tego wprowadzać. On sobie kliknie, zarejestruj się przez Facebooka albo zarejestruj się przez LinkedIna i będzie wszystko fajnie. Teraz, ja muszę to konto utworzyć w moim backendzie. Ja w backendzie nie mam żadnej możliwości wygenerowania access tokena, bo jakby backend, użytkownik nie ma żadnej interakcji z backendem, takiej bezpośredniej, tylko przez aplikację mobilną. Więc zatem nie mogę robić redirectów. Jakby nie mogę z backendu zredirektować, bo to jest bez sensu. No,
to tak nie działa. Mógłbym go poprosić o hasło i sobie przechowywać, ale no ja tego chcę uniknąć, tak? Bo chcę używać AOFA tak, jak się powinno. Jak to zrobić? On może access token wygenerować na aplikacji mobilnej. Sam już do tego SDK to jest proste. SDK Facebooka i fajnie. Klikasz na aplikacji mobilnej, zarejestruj się przez Facebooka, on tam otwiera nowe okienko i tak dalej, ci się zgadzasz, odsyła z powrotem. I teraz aplikacja mobilna ma już, właściwie ma już access token. Teraz co dalej? Ona ma access token, aplikacja mobilna. Ona by mogła pobrać dane z Facebooka, używając tego access tokena. Ale co? Ona pobierze mi dane z Facebooka. Mi jest potrzebny identyfikator użytkownika z Facebooka, żebym ja mógł tym identyfikatorem uwierzytelniać użytkownika. Więc teraz, jak ona mi go pobierze i ona będzie mi go odsyłać do backendu, to ja w tym momencie w backendzie dostaję jakiś identyfikator. A co będzie, jak ktoś inny się do mnie podłączy i wyśle mi identyfikator, nie wiem, tam, Zuckerberga, tak? Albo coś tam. No to ja nie chcę tak. Ja nie chcę ufać tej aplikacji. Teraz rozwiązanie tego problemu jest takie, że aplikacja mobilna generuje mi access token i przesyła go do mojego backendu. Ja dostaję tylko access token do Facebooka. Ja nie wiem właściwie, kto mi go przysłał. Ja mam tylko access token, jakiś string. Ale ja wiem jedno, on go wygenerował. I nie jest ważne. Jeżeli to nie jest ważne, jeżeli to jest jakiś wymyślony string, że on mnie próbuje oszukać, wymyślił sobie tego stringa, jak ja się zapytam Facebooka o jego dane z konta i dostanę odpowiedź, że nie jest autoryzowany, no to jest po prostu jakaś ściema. Ale jeżeli ja pobiorę dane z tego konta i dostanę tam ID, poprawny format, ID użytkownika i proszę jeszcze tylko o e-mail, to w tym momencie ja wiem, kto to jest, tak? Ja sobie tworzę konto i używam tego Facebook ID jako jego nazwę użytkownika. I co lepsze, ja stworzyłem sobie jakby kolejny, piąty typ właśnie uzyskiwania tokena. To już może być trochę zawiłe, bo to był access token do Facebooka, ale moja API też używa AOFA, więc ja na tej podstawie wystawiam moje własne access tokeny. To może być tam trochę zamieszane, ale chodzi o to, że aplikacja mobilna, w sumie zabrakło mi strzałek, tu jeszcze powinny być. Backend też gada z Facebookiem i z LinkedInem. Okej. Okay. Tak przyspieszyłem ten przykład. Więc chodzi o to, że to jest naprawdę dobre. I naprawdę się dużo ciekawych rzeczy da tym uzyskać. Tak? Dzięki takiemu mojemu własnemu typowi Grand Type, gdzie używam tak naprawdę zamiast hasła, to ja używam access token z Facebooka. W ten sposób jakby sobie mogę tworzyć to konto na podstawie danych, które mi zwraca Facebook. Okay. Tak naprawdę to jest wszystko bardzo proste. To jest wszystko bardzo proste. To jeżeli ktoś tego nie znał i teraz zobaczył te wszystkie slajdy, no to na pewno trzeba by się przegryźć przez to, ale to jest praktycznie ustawienie nagłówków jakiś, authorization i wysyłanie odpowiednich postów, generowanie odpowiednich URL-i i tyle, bardzo proste. Nie trzeba nawet do tego klienta AOFA. Ja często nie używam klientów żadnych AOFA, tylko po prostu ustawiam te nagłówki z palca. To jest tak proste. I właśnie o to chodzi, żeby nie odkrywać koła na nowo, tylko użyć czegoś, co już jest zrobione. Dzięki temu sieć będzie lepsza. Jeżeli będziecie Państwo tworzyli własne API, to należy je zabezpieczyć AUF-em. Inni będą do tego mieli bardzo łatwy dostęp. I to jest ta dobra droga. Nie hasła, tylko AUF. W sumie tyle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jest pytanie z tamtej strony? Ja też podaję linka do Joindina, także jakby ktoś chciał mnie ocenić, to bardzo proszę, z chęcią. Odnośnie tego, co powiedziałeś, tak? Są dwie możliwe, dwa schematy autoryzacji.
gdzie w jednej prosisz o access code, potem wymieniasz go na ten access token i dopiero wtedy masz dostęp. Mhm. I ewentualnie, jeśli klepiemy sobie piękny plugin do Drupala, który jest w 100% po stronie klienta, no to użyć tego client secret, więc requestujemy bezpośrednio po token. Tak, tylko że wtedy... Jaka jest różnica pomiędzy tym requestem o access code i tym tą zabawą z wymienianiem, a jaka jest różnica między requestowaniem bezpośrednio po token? Co to daje? Znaczy, no, jest to bardziej bezpieczne, tak? Jest to bardziej zaufane. Znaczy, z punktu widzenia naszego klienta, jeżeli jesteśmy my tym klientem, tak? To w sumie niewiele, tak? Niewiele to się różni. To może się bardziej różnić z punktu widzenia tego serwera, Facebooka, tak? Że jeżeli on od nas wymaga tego pierwszego sposobu, no to on jeszcze wtedy dostaje client secret. I no, jest ta aplikacja mimo wszystko trochę lepiej uwierzytelniona. Mówisz o pierwszym i drugim, tak? Pierwszy i drugi, no tak. Jasne. No, no to, to w sumie tylko tym, tak? Dla nas to jest wszystko jedno. My dostajemy po prostu access token. Czyli z tym, że ten drugi sposób, w tym drugim sposobie jakby, i w pierwszym i w drugim dostajemy access token, ale jednak w tym drugim dostajemy go w JavaScriptie. I my go musimy gdzieś obrobić w JavaScriptie. Zależy jak to zrobimy, ale jak użytkownik jakby się uparł, to on się może do tego access tokena dogrzebać. Pytanie, czy to jest złe, czy dobre. Jak on się dogrzebie do swojego access tokena, no to nic wielkiego się nie stanie. Ma dostęp do swoich zasobów. No ale jak to jest trochę bardziej skomplikowane, no to jak wtedy kto inny się do tego dogrzebie, no to może mieć jakiś tam problem, tak? A w tym pierwszym sposobie ten access token jest przesyłany totalnie w backendzie. Użytkownicy nie mają tego dostępu. To idzie totalnie w tle. Także w sumie zazwyczaj będziemy chcieli używać tego pierwszego, jeżeli mamy jakiś backend, ale jeżeli nie mamy, na przykład aplikacja nasza jest czysto JavaScriptowa, no to wtedy chcemy użyć tego drugiego. Ale musimy się wiedzieć, że to się wiąże z pewnym obniżeniem bezpieczeństwa. Po prostu w tym, że JavaScript ma dostęp do access tokena. Tak? To już wystarczy? Tak? Jeszcze takie pytanie. Trochę związane. Jeśli macie na przykład dwie opcje logowania, Google i Facebook. Aha. Klient się loguje przez Facebooka, założy mu się konto, zapomni o tym, drugi raz wchodzi i loguje się przez Google'a. No tak nie może, bo my to robimy tak. Żeby sobie dodać opcję już logowania przez Google'a albo przez Facebooka, trzeba być zalogowanym. Dobra. A można sobie, jak się jest niezalogowanym, można co najwyżej utworzyć konto z Google'a albo z Facebooka. Ale nie jestem ograniczony do jednego z dwóch. Bo jeżeli chcę mieć oba, na przykład tworzę z Facebooka, a później podłączam sobie jeszcze Google'a. Znaczy dodatkowo. Można jeszcze na przykład sprawdzić maila i się go spytać, czy chce zmerdżować. Jak jestem już zalogowany, to ja mam jego rekord użytkownika po prostu gdzieś utworzony tam. Ja mam po prostu w tabeli, tak naprawdę ja mam w tabeli użytkownika dodatkowe kolumny. Ja nazywam Facebook ID, Google ID, Twitter ID. Znaczy jeżeli wiadomo, to już kwestia baz danych, tak? Możemy sobie to wydzielić tam gdzieś. Tak dalej. Jasne. Nie. Myślałem, czy na przykład rozwiązujecie w jakiś sposób taką sytuację, że ma już konto z Facebooka, kliknął załóż konto przez Google i teraz aplikacja wykrywa, że już na tego maila jest założony. To byłaby masakra, bo tak jak to inny by dał radę się na ten e-mail zarejestrować, to by po prostu połączył konta i coś tam. Mhm. Czyli zaufanie musi być, ale ograniczone. Ja w ogóle robię tak zawsze, że on zawsze jeszcze ma możliwość logowania po haśle, czyli jak konto jest utworzone z Google'a, to tak naprawdę a jego adres e-mail jest już wpisany, a hasło ustawiam taki trik, jak się robi w Linuxie, że tam wpisuję na przykład hasza, tak? Coś, co nie jest poprawnym, gwiazdkę. Coś, co nie jest poprawnym haszem SH albo MD5. I po prostu on ma już e-mail, ale nie zna hasła, bo on nie utworzył konta poprzez hasło, ale on utworzył poprzez Google'a. Jeżeli teraz coś się stanie z jego kontem w Google'u, na przykład Google mu skasuje, to on teoretycznie już nie ma dostępu. Co on robi? Wchodzi na stronę logowania. Nie może już przez Google'a, Facebooka nie podpinał, nie zna hasła. Co robi? Klika w przypomnij hasło. Podaje swój e-mail i dostaje token na e-mail i wymienia hasło. I teraz już może wejść po haśle i podłączyć Facebooka albo nowe konto Google'owe. Okej, dzięki. Proszę? Czy mamy już w ogóle bardzo mało czasu? Ostatnia minuta. Także nie wiem, nie widzę już pytań. Michał, jest jeszcze jedno? Pytanie odnośnie, jeżeli ci wygasa access token, tak? To tam leci ten request o request token.
refresh token. Tak. Tak. To się dzieje z automatu, w sensie z tamten serwer. Jeżeli chodzi użyjemy... Chodzi mi o sytuację, kiedy tak naprawdę, co się może wydarzyć, że to się nie przedłuży. Tak, bo to rozumiem, że... Może się wydarzyć. To nie wymaga interakcji użytkownika, tak? Bo to się dzieje po swojej stronie. Tak, to ja to obsługuję oczywiście na backendzie. Czyli jeżeli mój backend nie może się odwołać do tamtego zasobu, to wtedy po prostu on żąda o nowy access token, ale może się zdarzyć jedna rzecz, że ten gość, jeżeli ja mam refresh token na 2 tygodnie, to że on nie będzie używał tego zasobu przez 2 tygodnie i wygaśnie i access token, i refresh token. Prawda? Okay, ale dobra, ale refresh token jest obsługiwany nie. z automatu? Nie, znaczy samo się request HTTP nie zrobi. Nie, chodzi mi o akceptację tego refresh tokenu. Nie, refresh token nie jest wysyłany z każdym access tokenem, więc to jest inny typ requestu. Czyli to jest specjalny typ requestu. Może nie potrafię tego wyjaśnić. Chodzi mi o to, że jeżeli ci faktycznie wygasa access token, aha, twoja aplikacja generuje refresh tokena do providera. Ona nie generuje, ona go już ma. Ona go otrzymała razem z tym access tokenem. Za pierwszym razem. Okej, dobra. To może sobie to wyjaśnimy jeszcze za chwilę, w kuluarach, tak? Ale to już jest koniec, skończył nasz czas. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę o ocenę.